Bonjour tout le monde. W tym oto filmiku powiedzieliśmy sobie o określnikach. Określniki są to takie małe słówka, które towarzyszą rzeczownikowi. Na przykład mamy w języku francuskim article. Mamy ich kilka typów. Mamy article albo rodzajniki nieokreślone. Un, une, deux. Mamy też artykle określone. Le, la, les. Mamy też artykle cząstkowe. Dziu, de la, dy. De. To nas dzisiaj nie będzie interesowało. Tak samo nie będą nas interesowały inne artykle. Na przykład artykle ściągnięte. Du de la, dy. De. Albo ściągnięte z innym przyimkiem. U, ala, u. Za to, to co będzie nas interesowało dzisiaj są to określniki albo przymiotniki które towarzyszą rzeczownikowi, tak? Mamy przymiotniki liczebne, czyli wszystkie liczby. Mamy przymiotniki pytajne, albo określniki pytajne. Kel, 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 kel. Mamy przymiotniki wskazujące. S, s, s set, sy. Mamy też przymiotniki dzierżawcze. Są, sa, sy. No i jeszcze takie przymiotniki nieokreślone. Będą też jeszcze zaimki nieokreślone. Dzisiaj jednak interesować będą nas trzy typy określników, trzy typy przymiotników. Zainteresuje nas przymiotnik wskazujący, przy, przymiotnik dzierżawczy, przymiotnik wskazujący i przymiotnik pytajny. Dlaczego? Bo za pomocą magii, hokus-pokus, pronoma, adjektywa, la la zamienimy sobie te mo w mia albo ma wmienne. Tę, tę, tę magię wytłumaczę oczywiście dzisiaj, nieco później. Jeżeli zbyt skomplikowany będzie dzisiaj mówił, to chciałem tylko przypomnieć, że te zagadnienia zrobione zostały już mniej więcej w tych filmikach. Tak, zrobiliśmy sobie zagadnienie zajmka dzierżawczego w filmiku numer 14 i w filmiku numer 20. Także. Także dzisiaj będzie tak specjalnie y, powoli, chaotycznie, będzie bez takich tabelek ładnych, ja będę sobie wszystko rysował i będzie bardzo, bardzo powoli. Także jeżeli komuś zależy na takim ładnej, składnej formie, żeby to było wszystko ładnie zrobione, to może sobie palić tam te filmiki. Także zakładam, że mniej więcej wiemy, czym są określniki i artykle. Dzisiaj sobie to powtórzymy, ale powinniśmy już wiedzieć, czymś, jak wyglądają te formy, żeby nie było zbyt, zbyt dużo informacji. Zacznijmy sobie od powtórki tutaj mamy coś takiego co nazwiemy sobie grupą nominalną i to nam będzie bardzo potrzebne. grupa nominalna może być zrealizowana przez dwie różne rzeczy po pierwsze może być to combo zapiszemy sobie dwie literki tak d i n d to będzie określnik d na De determinant, określnik, tak? Ważne jest tylko, żebyśmy pamiętali literkę D. To może być, zaraz sobie to rozbudujemy, na razie zrobimy przykład, żeby to było oczywiste. Mamy słówko UN. Na czerwono mamy rzeczownik, którą będziemy zapisywali skrótem N, także mamy literkę D i N. Rzeczownik to będzie na przykład tablet. Tak? Na razie zaczyna się prosto, zbyt prosto, ale nie chcę, żeby to było za szybko. Na niebiesko, znaczy na fioletową, żeby jakiś ładny, ładny kolor, taki, żeby był widoczny. Czyli zrobimy sobie jeszcze pronoma. O pronomach mówiliśmy dużo, mamy różne pronomy. Po no to jest coś takiego, co zastępuje rzeczownik. Wchodzi zamiast rzeczownika, zamiast imienia. To jest imię, a to jest zamiast imienia. I to może być na przykład l, czyli to może być zaimek, który wchodzi za podmiot. Mogę powiedzieć, ta sama grupa nominalna może być zrealizowana na dwa sposoby. Tak? Tablet. Albo ona, tableta, tak? albo książka ona. Komputer on. Tak, on jest on jest wydajny, tak. Może być w ten sposób. Pamiętajmy jeszcze, że tutaj mamy zaimki i mamy coś takiego, co jest przymiot, co się nazywa przymiotnik. Przymiotnik to jest coś takiego, co jest obok, obok rzeczownika. Tak? Mamy bell i trzymajmy się tego jednego rzeczownika, tej tablety teraz jak o tym myślę mogę wziąć jakiś rzeczownik, który jest żeński, w rodzaju, jest rodzaju żeńskiego po polsku, no ale trudno będzie tableta, piękna tableta tak, widzimy, że przymiotnik zachowuje się podobnie jak określnik dobrze, co musimy na razie wiedzieć, że mamy zajmek mamy coś takiego jak przymiotnik, który jest przy imieniu przy, imieniu, przy tablecie i mamy okreśnik. tak i to jest coś takiego, mamy grupę nominalną grupa nominalna Mamy kilka możliwości, to nie są wszystkie, ale mamy powiedzmy dwie możliwości, które na razie nam są potrzebne. Mamy y, mamy zajmek, ona, on, albo inne zajmki, albo mamy tak zwany, taki kombo, że mamy określnik, determinant i i rzeczownik. okreśnik plus rzeczownik. Dobrze? Tablet. Po prostu. Dobrze. Y, to było, to była pierwsza rzecz. Czyli mamy naszą grupę nominalną, Zrobię teraz to samo. I teraz pokażę, pokażę, e, pokażę sobie jeszcze raz, tylko teraz zrobimy to w, w sposób bardziej rozbudowany. Właśnie teraz przejdziemy do tego, co, co będziemy robili na odcinku. Czyli mamy tak nasz e, określnik i mamy nasz, e, i mamy nasz e, rzeczownik. Mamy też nasz pronom, tak? Zapiszmy przez literkę P. Dobrze. Rzeczownik to będzie. Ja Trzymam się kolorów. Oczywiście, że nie zamieniłem kolory. Dobra, ee, na czerwono będą określniki, na na, na 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 zróbmy inaczej. I niestety mówiłem, że jest chaotycznie, ale po prostu trzymajmy się, że było zielony i czerwone. Nic to nie zmienia, ale po prostu będzie bardziej się różnił kolor zielony od, od kolor się będzie różnił bardziej zielony od, czerw od, od tego czerwonego. Tylko, że ja mam ee, wybaczcie mi. Dobrze. Jeszcze raz. Mamy określnik i mamy rzeczownik. I dzisiaj będziemy kontrastować te formy razem z tymi formami. Na samym początku filmiku powiedzieliśmy sobie, zapiszmy tego tableta, tak? Tablet. Jak idziemy w pierwszą drogę, to mamy kilka możliwości do wyboru. Tak? Znowu, możemy zrobić albo A, dłuższa strzałka będzie mi potrzebna, albo możemy zrobić opcję A. Albo możemy zrobić opcję B. Powiedzieliśmy sobie, że mamy kilka różnych, kilka różnych domów, tak kilka różnych domów określonych. Możemy powiedzieć sobie, e, nie będę robił strzałek, żeby nie było za gęsto. Po prostu zrobimy sobie opcję pierwszą. Możemy zrobić sobie e, L, rodzajniki określone. Możemy zrobić sobie opcję numer 2. E, możemy zrobić sobie rodzajniki nieokreślone, tak? Może zrobimy LA, tak, jakaś tabletka, UN. Możemy zrobić. E, że to by znaczyło, że jakieś części leżą, fragmenty z tableta. Może do, do tego słowa tablet nie pasuje to za bardzo. No ale wiemy o co chodzi. Mamy wybór. Tak, mamy kilka różnych tych, kilka różnych artykli. Dobrze, więc to jest nasz pierwszy wybór. Nasz drugi wybór to jest, i to są artykle. Nas będzie interesował dzisiaj przymiotnik. Tak jak po angielsku to się nazywa. I zresztą angielski będzie nam dzisiaj bardzo, bardzo przydatny. Czyli tak, jak mamy określnik, ten może być tak, on może być albo przymiotnikiem, albo może być artyklem. Funkcjonalnie to jest to samo. Mamy dwie szkoły. Mamy dwie szkoły. Znowu wiem, że nie lubimy komplikowania, ale jakby czasami zobaczymy, że to się nazywa przymiotnik przymiotnik, a czasami powiemy, że to jest określnik. Także mamy teraz dwie szkoły. Normalnie mówiło się o przymiotnikach, na przykład dzierżawczych, określających, przymiotnikach dzierżawczych, wskazujących itd. Ale teraz się mówi o określnikach wskazujących. Jakby mi bardziej pasuje to adjective, bo to rzeczywiście towarzyszy, jest obok, obok, starsza terminologia. To jest obok tego tableta, ale łatwiej jest to zrozumieć, że mówimy teraz, że mamy określniki, które dzielą się na przymiotniki i na artykle, a nie określniki, które dzielą się na określniki i artykle. Albo że artykle są częścią określników, a pozostałe, są, pozostałe określniki są całą listę tworzą. Także mi pasuje to do tłumaczenia, i tak zresztą pasowało innym do tłumaczenia, że mamy przymiotniki i artykle. Tak czyli mamy, wybieramy, jak mamy słówko tablet. Musimy mieć określnik i ten określnik to może być albo przymiotnik, albo artykl. Jakie mamy, jakie, mamy, jakie mamy do wyboru opcje? Te same, które wprowadziliśmy sobie wcześniej. Możemy powiedzieć set. I set to będzie to będzie, to będzie co? To będzie adjektive. Żeby nam za dużo miejsca się nie, nie, nie zjadło. To będzie adjektif demonstrativ. Wskazujący. Tak, tak jak demonstracje, który pokazuje nam. Możemy powiedzieć, że to jest set tablet, tak? tak? jak ser, set tablet. To jest ten tablet. To jest nasza pierwsza opcja. Druga opcja to jest, yy, to jest słówko na przykład kello. Który tablet, która tableta? Kell. To będzie, to będzie adjektif interrogatif, tak jak mamy interrogację na policji po angielsku. Przesłuchanie. Do, do, do zadawania pytań to służy, tak? Interrogacja poselska, tak? Interrogatif. Czyli mamy przymiotnik ten pytajny. Który? Mamy też następną opcję. Mamy jeszcze inną opcję, ale te opcję sobie pominiemy, to nas nie interesuje. Mamy też słówko moja tableta, tak? To jest possessive. To jest tak jak posesja, posiadać coś, possessive, czyli zaimek, przymiotnik dzierżawczy. Powiedziałem zaimek, bo po polsku mamy zaimki. Zaraz do tego przejdę. Po polsku mamy, mamy te same słówka, to znaczy ten, ta, który, która, mój moja. Po polsku nazywamy to zaimkami, ale widzimy, że po francusku to są przymiotniki. Po polsku jak się tłumaczy francuską albo angielską, angielską gramatykę, to się mówi, że to są przymiotniki zajimki dzierżawcze przemiotne i zajimki dzierżawcze przysłówkowe, czy coś takiego, co w ogóle nie ma żadnego sensu. W każdym razie po polsku powiemy ta, ta, to jest to, pierwsze słowo, to jest ta, ta, ten, ta, to, ta tabliczka, ta tableta, która tableta, który tablet, mój tablet. Te słówka my po polsku. I teraz problem polega na tym, że musimy użyć magii już narysowaliśmy te postacie, to użyjemy, użyjemy magii, już robimy hokus-pokus. Musimy zamienić w ma, w mien. I już tłumaczę. Teraz możemy sobie zrobić. Mówiliśmy, że mamy ten pronomy. Pronomy to jest na przykład słówko L. Tak? To jest coś takiego, co występuje bez, bez rzeczownika. I tutaj rzeczownika nie uświadczymy. Możemy powiedzieć: Set tablet, quel tablet, ma tablet. Tak? Albo La tablet, une tablet. Coś się musi z czymś połączyć, połączyć, by stworzyć grupę nominalną. Dobrze? I teraz mamy takie połączenie. Mamy te opcje. Tak. Mamy ekwiwalenty. Możemy mieć yy, pronomy, czyli zaimki wskazujące. Dosłownie zaimki wskazujące. I powiemy set, albo powiemy sel. Tak jak wcześniej było L. No to powiemy sobie teraz sel. Tak. Możemy mieć zaimki. Yy, Pytajne. Tutaj było słówko kel. No i tutaj dodamy sobie słówko la. La kel, która. To będziemy sobie tłumaczyli za moment, także na razie po prostu pokazuję tylko skąd to się bierze, jak się te formy nazywają. Trzecia rzecz to będzie oczywiście zajmek posesywny. I to będzie ta forma lamienna. Darku, darku, a dlaczego tu jest artykuł? Dostaw to. 90, wszystko działa dobrze, oprócz tego. To nie powinno być artykuł, ale jest. Koniec, kropka. To jest wyjątek od reguły. Nie pytaj, nie zadawaj pytań. Nie pyskuj. Więc y, udajemy, że tego artykułu nie ma, bo nam to burzy system. Także pronomy są bez I Nie zobaczymy tu artikla i nie zobaczymy też rzeczownika. Możemy powiedzieć opcję pierwszą. Sel, ona, albo set tablet. Możemy powiedzieć laquelle, która. Który tablet, tak? kiel tablet to. Możemy powiedzieć Lamien, moja, albo moja, możemy powiedzieć mój, mój tablet. Który tablet? Który? Który tablet? Ten, ten tablet, ta, tabl ta tabliczka. Jakby widzimy problem, że po polsku. Tutaj zrobimy sobie nową warstwę, że. że... Okej, okay, będę rysował w ten sposób. Że język polski jest problematyczny, bo w języku polskim mamy coś takiego, że po polsku. Forma przymiotnika równa się forma zaimka. Po polsku nie słychać w ogóle różnicy. Że po polsku forma przymiotnika równa się formie zaimka. Przymiotnik ten tablet, zaimek ten. Który tablet? Który? Który dać ci? Yy, mój tablet? Daj mi mój, daj mi twój. Po polsku mamy problem. Nie idzie nam to. Po angielsku za to nie mamy problemu, bo jeżeli ktoś po angielsku widzi różnicę między nie wiem, my, my car i e, słówkiem wróć. Może zróbmy na fioletowo. Albo wiecie co nie, zróbmy to, żeby zakodować. Jeżeli ktoś widzi różnicę między My car, my car i widzi słówko mine, to wie o co chodzi. Tak? E, to jest mine i to jest my. To są te dwie formy. To po angielsku przetłumaczymy, mówiąc uh, this one. Which one. To dodajemy słówko this one. Which one, które? Tak. Więc jakby coś. Lemię to jest, to znaczy to samo, co mine. Więc jeżeli nie widać tego, więc napiszę to jeszcze raz, to znaczy to samo, co mine. Bez rzeczownika. Ale nie każdy musi znać. Nie każdy musi znać. Nie każdy musi znać angielski. W każdym razie, jak ktoś zna angielski, to jest po prostu bardzo proste, bo to jest my i mine. Niestety zakładam, że jesteśmy po polsku i niestety po polsku nie mamy sensu. Dlatego powiedzmy, bo jesteśmy po polsku jest nam ciężej. Po polsku mówimy o zaimkach dzierżawczych i tak dalej. Nazywamy to zaimkami, bo po polsku przymiotnik to się równa. Yy, przymiotnik to się równa zaimek. Tak, nie ma żadnej różnicy. Dlatego po polsku jest bardzo ciężko to zrozumieć i są takie cudawianki. Więc, yy, więc co jeszcze chciałem zrobić? Zanim, tak, w planach mamy teraz zrobić tak. Jakby widzimy teraz, i to się nazywa tak, jeszcze tylko zaraz powtórzę, bo Niemcy powiedziałem, nie wiem czy mam jakieś pytanie, więc wolę powiedzieć to dwa razy, żeby to na pewno było proste. Mamy, mamy formy wskazujące, demonstrative, i mamy przymiotniki, ten set, i tak dalej, i mamy zaimki wskazujące. Tak? Mamy y, formy pytajne i mamy przymiotniki pytajne i mamy zaimki pytajne. Mamy formy y, dzierżawcze i mamy przymiotniki i zaimki. Tak? Po polsku nazywamy to wszystko zaimkami, a po, po francusku jest różnica między przymiotnikiem i zaimkiem. Ja będę mówił o przymiotnikach, a nie o określnikach. Funkcjonalnie to jest jedno i to samo. W sensie, że ten przymiotnik działa jak określnik. I to można nazywać określnikiem wskazującym, określnikiem pytajnym, określnikiem dzierżawczym, obojętnie, ale żebyśmy rozróżniali przymiotniki i zaimki to chodzi. Tak, Więc trzymamy się, trzymamy się tego pierwszego schematu. To jest aż tak proste, że pronom jest sam, zaimek jest sam bez niczego. A jak używamy rzeczownika, to musimy używać go z przymiotnikiem albo z okreśnikiem, albo określnikiem, który działa jak przymiotnik, tak? Albo przymiotnik, który zachowuje się jak okreśnik. Jedno i to samo. Jeden rabin powie, że to jest przymiotnik dzierżawczy, a drugi rabin powie, że to jest określnik przymiotny. I obydwie oby, oby osoby mają rację. Tak? Więc jak używamy. Mam, więc czym się różni jeszcze raz, żeby to na pewno wybrzmiało? Jak to zrozumiemy, to wszystkie te, cała ta część pamięciowa będzie prosta. Zajmek. Zajmek jest zamiast imienia bez rzeczownika a yy, przymiotnik albo określnik jest razem z rzeczownikiem tak jak jest jeszcze raz jeszcze raz mamy yy, mamy problem mamy wróć czerwony poproszę mamy rzeczownik mamy rzeczownik to w takim razie potrzebujemy, może inny kolor ten, potrzebujemy, w takim razie potrzebujemy określnika, albo, przymiot, albo przymiotnika. To jest jedno i to samo. Jak, jak, nie, mamy, jak nie mamy, jak nie mamy rzeczownika, wtedy mamy pronom, który zastępuje, tak? Więc mamy dwie opcje, albo mamy, albo mamy ten, albo mamy, albo mamy ten komplet. Czyli albo mamy komplet, że mamy określnik plus w tej kolejności. określnik plus rzeczownik, albo druga opcja zaimek. Albo albo. Nie, zaimek nie może być obok rzeczownika. Nie może być. Jakby on jest zamiast, także realizowany jest to obok niego. Zróbmy sobie kilka przykładów teraz, żeby nie było zbyt, zbyt ciężko. Tak, Te same przykłady, że powiemy, że powiemy, że. Ona jest piękna. Tableta, tabliczka będę mówił. Tak, tablet to jest yy, yy, tabliczka, tablet, ale może był pasował po polsku, powiem, że tabliczka. Ech. Nie, że ta tabliczka jest piękna, tak? Zróbmy sobie analizę. Mamy, yy, mamy, na zielono, na zielono mamy jakiś okreśnik i na czerwono mamy i na czerwono mamy rzeczownik, tak? Jeszcze raz sobie zapiszemy, żeby to było na pewno wszystko powoli. Tak? W ten sposób. To samo zdanie możemy napisać za pomocą. Możemy to zastąpić za pomocą słówka L. I to jest nasz, nasz podmiot. I to jest zajmek. I to są dwa prawidłowe zdania po francusku: zdanie pierwsze, zdanie drugie. Super. I teraz zastosujmy w praktyce. Zastosujmy w praktyce teraz magię stosowana, hokus pokus, czary mary, twój zaimek to twój stary przymiotnik, tak? Albo twój stary przymiotnik to teraz zaimek. I zróbmy to w ten sposób, że zróbmy sobie dwa przykładowe zdanki, albo kilka zdanych, tak? To są, zaimki, to są zaimki podmioty. Teraz zróbmy te zaimki właśnie wskazujące i tak dalej. Takie te nowe, nowe rzeczy, cudawianki. Czyli pierwsze ta zdanie, które powinniśmy rozumieć, nawet jak jeszcze nie, nie, nie znamy tych form. Który tablet, którą tabliczkę chcesz? Tak, wy? Czy... Którą chcesz? Wiecie co? Nie. Ja potrzebuję więcej... Jeszcze raz. Kiel tableto Muszę zapisać na raz cztery zdania. Kiel tableto czuw. Którą tabliczkę chcesz? Który tablet chcesz? Seto. Tableto si. U. Ou... set Tableto la. Darku, a co to są za dziwne dodatki? E, mówiliśmy sobie, być może, może sobie nie mówiliśmy, wiecie co, zróbmy tak, e, po kolei. Którą chcesz tabletkę, tę tu, którą chcesz tabliczkę, tę tutaj czy tę tam. Po kolei e, mamy e, na zielono, tak, na zielono był określnik, tak. na zielono mamy e, określnik, Okreśniki różne. Na czerwono mamy rzeczowniki. Już nie będę zapisywał, bo zapiszę sobie, że na czerwono, na czerwono rzeczownik. Termin. Dobrze. Teraz wprowadziliśmy sobie nowe słówka. Mówiliśmy sobie, że mamy takie formy, formy tych przymiotników i zaimków. Mamy dwa typy form. Dwa typy form mamy. Tak? Mamy formę, yy, nie wiem. Yy, Mamy dwa typy form. Proste i złożone. Słówko s albo set to znaczy to samo co po angielsku albo po polsku ten i tamten. To się równa ten i tamten. Innymi słowy po francusku nie ma zróżnicowania na formy bliskiej i dalekie. Samo słówko set, takie jak ser, set, oznacza ten tablet, Albo tamten tablet. Mamy też formy złożone. Formy złożone po, po, powstają w ten sposób, że dokładamy dwa słówka. Jedno z dwóch. Si albo la. Z takim akcentem. I wtedy do, do, dołożymy właśnie w tym miejscu, dołożymy słówko la albo dołożymy słówko si, to zamieniamy to w ten, tamten. Ten, ten czy tamten. Jak to zapamiętać? Si to jest blisko, la to jest, per analogia, daleko, tak? La, daleko, hen, hen daleko, si, blisko, tak? Czyli teraz zrobiliśmy do zapamiętania, że jakby będziemy mieli te formy proste, formy złożone, tylko żebyśmy zapamiętali. Teraz trzeba zapamiętać, że mamy takie dwa słówka, które mogą się pojawić. Blisko, si, daleko, hen, hen daleko, la. Tak? Daleko, la, blisko, si. Dobrze. Więc to były te słówka. Si to jest blisko. La to jest daleko, tak. Więc który chcesz tablet, ten tutaj, ten tablet, ten tablet czy tamten tablet? Moż, możemy powiedzieć ten tablet tutaj, ten tablet tam, ale chodzi o to, że ten, ten czy tamten. Ten blisko czy tamten, ten czy tamten. Który tablet chcesz, ten tablet czy tamten tablet? Dosłownie, który tablet chcesz, ten tablet czy tamten tablet. Eee, zobaczmy to samo zdanie teraz z, z zaimkami. Oczywiście jak używamy zaimków, to musimy wiedzieć z kontekstu o co chodzi. Tak, mamy na przykład zaimek La i musimy wiedzieć o co chodzi. Co to zastępuje? Zaimek zastępuje jakie imię? Także tu nie ma kontekstu, ale zakładamy, że pokazujemy na przykład na, na tabletę. Że to wtedy jest wiadomo, który chcesz. Który chcesz? No i zróbmy w takim razie te formy, tak? Mhm. To jest zaimek. I to jest zaimek. Oczywiście te dodatki nie są nam potrzebne. Ja używam ich po to, żeby pokazać, kontrastować. Jak kontrastujemy, to robimy w ten sposób. Ten czy tamten. Dobrze? Więc widzimy, że zdanie jest prostsze. Dużo prostsze. Oczywiście możemy... OK, zróbmy najpierw tłumaczenie. Który... Zdanie pierwsze. Który tablet chcesz? Który chcesz? Po polsku to jest... E... Który tablet? I to jest który. To jest to samo słowo po polsku. Ten tablet tutaj, czy... Ten tablet czy tamten tablet? Ten czy tamten? Jeszcze raz. To tłumaczymy jako ten tablet, a to tłumaczymy jako ten. Albo tą tabletę, tak tą tabliczką. Ten y, czy tamten? Tamten. Po polsku jest to to samo słowo. Dlatego trzeba zrobić taki wstęp teoretyczny, żebyśmy rozumieli, czym się różni zaimek od przymiotnika, albo zaimek od określnika, bo to jest sposób myślenia po francusku. Tak jak mamy rzeczownik, to mamy, ma, mamy rzeczownik, to mamy y, określnik albo przymiotnik. Nie ma rzeczownika, zamiast rzeczownika mamy zaimek, który zastępuje imię, to mamy wtedy zaimek. Tak? Which one? This one, that one. Tak? Oczywiście możemy zrobić kombo. Takie skasuje, nie, nie skasuje to. Hmm. Już nie mogę skasować. Oczywiście możemy zrobić. Możemy zrobić aha, możemy zrobić kombo, ok. Zróbmy w ten sposób, jeszcze widać, mamy miejsce. Możemy zrobić oczywiście kombo. E, możemy zrobić na przykład. Co wolisz? Ten e, tablet. E, tak? I w jednym zdaniu możemy oczywiście mieć. Możemy mieć oczywiście. Możemy mieć oczywiście e, zajmek. Albo kombo, kombo możemy mieć. Zapomniałem o literce P. Także ono, ale to jest chyba oczywiste. Że możemy mieć zaimek, albo możemy mieć kombo określnik, albo przymiotnik razem z rzeczownikiem. Który wolisz, cele u Sella. Nie musi być, nie musi być, że używam jednego, jak używam zaimka, to używam samych zaimków, jak używam rzeczowników, Określnika, to używam określnika. Nie, to jest dość, dość płynne. Muszę? Jeszcze zróbmy tylko, zanim przejdziemy dalej. Albo nie, albo nie, to w sumie starczy. Słowem wstępu to wystarczy. Teraz, teraz robimy sobie hokus pokus czary mary i robimy sobie pierwszą rzecz. Pierwsza rzecz to są to są formy pytajne. Tak? Które zrobiliśmy wcześniej. Więc zacznijmy sobie od form od słówka kel. To jest określnik pytajny, czy służy do zadawania pytań, albo to jest określnik pytajny, albo przymiotnik pytajny. To jest forma męska. Możemy w ten sposób. Albo zróbmy nawet wiecie, co większe, jakoś, żeby to nie było. Mamy mało słówek, więc zrobimy w ten sposób. Tak? To jest forma męska. I robimy w ten sposób, że bierzemy sobie formę męską albo żeńską i zamieniamy ją na liczbę. No to muszę w ten sposób zrobić. I zamieniamy to na liczbę mnogą. To jest liczba pojedyncza. Tu będzie liczba mnoga. Zróbmy w ten sposób. Czyli mamy formę męską. Zróbmy teraz formę e, liczbę mnogą. Bierzemy sobie formę męską i dopisujemy marker, czy dopisujemy eskę. Markerem, e, zapiszemy sobie markery, wiecie, żeby to było logiczne. O, w ten sposób. To jest będzie marker liczby nogi na nasze potrzeby. Mamy też formę żeńską. I robimy sobie formę żeńską, wychodząc od formy męskiej. E, I e, robimy teraz czary-mary. Robimy teraz formę żeńską, poprzez dopisanie L i dopisanie tego E, które jest, e, które jest markerem żeńskim. Tak? Powinno być KEL, ale to ładnie brzmi jak są dwa L. To wygląda jak L, ale to nie jest L, to jest po prostu podwojenie, żeby to ładnie wyglądało. I teraz tą formę żeńską, w tę kolejność, najpierw męska, żeńska, żeńska, w ten sposób. Taki jest algorytm dzia działania. Tak? Więc bierzemy sobie, przypisujemy teraz ten marker formy żeńskiej. I dodajemy jeszcze s. w tej kolejności. Tak? I to jest oczywiste. Czytamy to tak samo. Kel, 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 kel. Dobrze. Więc przepiszmy sobie teraz te słówka. Przepiszmy sobie teraz te słówka. Zrobimy sobie tak samo, że mamy liczbę pojedynczą mnogą i te wszystkie rzeczy. Markery męski, żeński. Przepiszmy sobie te słówka. To są e, przymiotniki. A To będą nasze zaimki. Przepiszmy sobie te wszystkie słówka, bo to się nic nie zmieni. Hmm? Eee, dobrze, tak. I mamy jeszcze. Eee, to na czym polegają teraz te nasze czary? Czary polegają na tym, że musimy teraz e, dopisać e, artikle. Właściwie. Tak? One się troszkę zbijają. Artyklem męskim w liczbie pojedynczej jest słówko L. Czytamy to L. Kel. L -kel". Który? E, Artyklem żeńskim było słówko la. La Czytamy to tak samo. Znaczy, czytamy tą y, drugą część tak samo, tylko pierwsza się zmienia. L. Kel. L -kel". Tutaj nie słyszeliśmy różnicy. Tutaj różnicę już usłyszymy, tak? Mamy l-kel, la-kel. Co się dzieje z liczbą mnogą? No nic. Pamiętamy, że mieliśmy trzeci artykl, le, i l, nie, to jest l, to jest le, le było, było niezróżnicowane na płeć, czy na rodzaj gramatyczny, tak? Mieliśmy te same formy. Także mniej więcej wiemy skąd to się, to się, to się, to się, to się, to się bierze. Więcej przykładów ze zdaniami będzie w tych filmikach, które wam pokazałem na początku. Na razie chodzi o to, żeby po prostu pokazać skąd te się formy biorą. Także to jest na tym polegają właściwie czary mary, Okus pokus, -pokus że, że po prostu dopisujemy artykla do tego. Tak więc mamy lequel, lekel, lekel, lekel. I to się zleksykalizowało, to się zleksykalizowało i po prostu. To się, to się zleksykalizowało. To znaczy, po prostu to nie jest odczuwane jako rodzajnik, tylko to jest po prostu coś, co się przyłączyło i stworzyło nowe słowo, dłuższe słowo. Więc to nie jest artykl plus. To nie jest artykl wiem wiem, wiem wiem, że wiemy w tym momencie, jak brzmi. Wiem, że brzmi w ten sposób, ale to nie jest artykl plus, plus przymiotnik. To jest jedno słówko. To funkcjonuje w tym momencie jako taka zbitka. Jedno słówko po prostu. Tak. Więc mamy te formy, żeby jeszcze raz zapisać. Mamy te formy, formy zaimków, lükel La, kel, le, kel. Nie wiem, czemu wyszła i, I męska. Le, kel. Dobrze. To się tak samo. Więcej przykładów, może na koniec. Na razie to była pierwsza rzecz, którą musieliśmy zrobić. Druga rzecz. Druga rzecz, która nam została, to będą formy. A, przymiotniki zrobimy sobie. przymiotniki wskazujące. Tak. Formy przymiotników zrobimy sobie tutaj. Formy zaimków zrobimy sobie tutaj, wskazujące. Te demonstratywne. Tak I jak to by zrobić? Jak to, jak to możemy zrobić? Ten, ta, to, to. W ten sposób zrobimy sobie. Że mamy formę męską czy wróć, chciałem powiedzieć set. Se i set. To jest forma męska pojedyncza. Mamy formę żeńską. Set. I mamy yy, formę żeńska I mamy liczbę mnogą. Yy. Zwracam uwagę, bo przypominam tylko, że mamy... Yy, a, zrobimy sobie samogłoski, bo się dobrze czuję. Yy, w sensie, że, że co? Że, yy, że czemu nie? Po francusku mamy 3E. I to warto przypominać, żeby, 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 żeby to weszło w pamięć. To E tak jak sieć zobaczymy sobie w. nie piszę. Zobaczymy sobie w tym, w tym miejscu, tak? To jest sy. Tak jak sieć. Mamy też drugie sieć, sy. Mamy drugie E wymawiane po polsku tak jak ser, a po francusku jako set set albo set set, E. Nie SE, tylko set, set, set. Set. Ser set. Mamy też trzecie E. Trzecie E, gdzie jest nasze ETI. Yeti. Mamy też takie znikające wymawiane jak s, E, y, y, I to jest. I to jest, to jest słówko, które mówimy w ten sposób s. Tak, więc mamy w tym w, tym, w tym, w tej formie mamy wszystko. Mamy sy, mamy set i mamy sy. Si. Skąd się wzięło, zapytacie mnie, to set? Przypominam, że w języku francuskim panuje między samogłoskami kosa, znaczy samogłoski się nienawidzą i zrobimy wszystko, żeby je rozdzielić. Więc jak mamy taki zwrot, na przykład sy, ami. To, to źle brzmi, nie powiemy sami, tylko powiemy setami. Tak? To będzie forma męska. A jak powiemy, że ta przyjaciółka, to powiemy, że seta AMI. Tak. Będzie to wpisownie wyglądało inaczej, ale w każdym razie mamy, ale w wymowie jest to samo. Także polega to na tym, że mamy substytucję żeńskiej formy. To znaczy żeńska forma będzie używana przed, przed rzeczownikami zaczynającymi się na samogłoskę. Ale pisane będzie to inaczej, tak? Setami versus setami. Setami, setami. No brzmi tak samo, bo to jest wymawiane tak samo, bo to jest żeńska forma. Tylko, że mamy różnicę w pisowni set i set. Setami, setami, sesami. Ci przyjaciele. Albo te przyjaciółki. Sezami. I s. Se. Se. Co może być s? Czyli, o, ta książka. Ta książka. Dobrze. Super. E, dobrze. To jest to. I teraz czas na pronomy. E, pronomy. E, pamiętamy, e, pamiętamy pierwszą lekcję, że było moi, je m'appelle toi, tu t'appelles, comment, lui, lui. Wróćmy samogłosek, lui. Lui, oui, oui, oui. To było taki e, gwizdzący dźwięk. To sobie narysowaliśmy sobie z gwizdkiem, że to było lui, tak? Że było moi toi lui, elle nu e, Potem było e, potem była taka forma, tak jak e, dan danseuse, e. I potem było L. I to były zaimki toniczne. No i tak się dziwnie stało, nie wiem jak. Jak do tego doszło, nie wiem, ale w każdym razie zrobiliśmy sobie zajmki toniczne właściwie poprzedzone słówkiem s. Także mamy coś takiego dziwne rzeczy, że mamy ten gwizdzący dźwięk i słówko celui, s celui, s s to SY będzie wszędzie, celui, lui, celui, celui. E, mamy formę e, sel, bo zajmek toniczny dla niej to było l, el sel Była forma tańcerką tańcerko, i była forma sella. Tak? Liczba pojedyncza, liczba mnoga, rodzaj męski, rodzaj żeński. Wszędzie jest to s, nie ma, nie, ma, nie ma set, jest to uproszczone, tak? Czyli ten on. Ten ona. Ten oni bez sensu. No, ale tak jest, nie pytajcie mnie. Widzimy, że te formy wzięły się. Widzimy, że te formy wzięły się. Widzimy, że te formy wzięły się z, z jakiegoś określnika, Plus, plus inna forma, plus jakiś rzeczownik, plus coś innego, także to jest kombo, to jest tak jak wcześniej mieliśmy to plus przymiotnik, i tak samo też się zrobiło, że mamy dwie formy, taką, że mamy jakiegoś zaimka złączonego z tym, także są procesy historyczne. Procesy historyczne są skomplikowane i nudne, także nas nie interesują, ale tak po prostu jest. Tak? Ale tak po prostu jest. Dobrze? I możemy mieć formy proste i złożone, to znaczy możemy dopisać, tylko pokażę na tabelce, tylko tak pokażę na tabelce, że możemy dopisać do nich ten tutaj. Możemy dołożyć to C, ale nie musimy, tak jak blisko. Albo możemy dołożyć la, tak jak daleko. Teraz pokażemy to na, 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 na przykładach. Także możemy zrobić z tego formy złożone, dokładając to. Dobrze? To jest wszystko w tabelkach, także ja nie będę tutaj dawał czasu na skopiowanie, bo, bo nie, ma, nie, ma, nie ma sensu. E, nie ma sensu. E, dobrze. E, zróbmy pierwsze zdanie. Który samochód, żeby nie było tablety, tak? Kiel wiatr, ale też jest samochód, a nie samochód. Kiel e, tu. Ty... Który bardziej lubisz, tak? Możemy nam powiedzieć, że. Wiatr. Si? Bez, bez Bez tego, to zróbmy bez tego. Którą samochodę wolisz? Tę samochodę, czy tamtą samochodę? Quelle voiture? Tu jest mieux? Cette voiture-ci si, ou czy voiture-là? Widzimy, że mamy taką kompozycję, że mamy tutaj te... O. Tu mamy, na zielono były określniki, tak? Określnik, określnik. Tu był, tu był rzeczownik, tak? Rzeczownik rzeczownik i, i, i określnik, tak? I te formy, te formy, te same słówka wchodzą, łączą się z rzeczownikiem. W przypadku zaimków nie mają się z czym łączyć, mogą się połączyć tylko z zaimkiem, bo nie ma rzeczownika, tak? Czyli ponowne, ponowne pytanie. pytanie: Który voiture tué mieux? Albo laquelle M. Możemy zadać pytanie: Quel voiture tu i mogę odpowiedzieć zaimkiem, ale zróbmy po prostu, żeby poćwiczyć sobie lakielę którą chcesz, którą wolisz, obojętnie. I to jest nasz pronom, tak? Odpowiedzmy sobie. Którą wolisz? Set si, celle ci, u, cella. U, set la. To jest nasz zaimek, to jest forma złożona. I mamy, i to, i to się do, do łączy bezpośrednio z, e, oczywiście z akcentem, tak? I to się łączy bezpośrednio cella cell. To jest e jakby coś, cell. Cel, cela. Tak. E, nie wiem, no. Może jeszcze jedno zdanie zróbmy. Którą książkę przeczytałeś, żeby nie było tak, tak za dużo. Znaczy mam wrażenie, że to jest wszystko jasne, bo jakby, no, no nie wiem, no. Quel euh, livre, tak? Którą książkę tu as lu, Którą książkę przeczytałeś? Eee, ta forma może być... Aha, eee, ce. A zróbmy sobie w ten sposób. Ce livre. Ce livre si. U, celui, celui, la. Mhm. Dobrze? Czy patrzysz tylko, czy nie ma błędów? Eee. A, chyba nie ma. No pewnie nie ważne. Dobra, więc zróbmy sobie to samo. Na zielono było określnik, czerwono rzeczownik, pronom na, na fioletowo, tak? To jest lukel. To jest, to, jest, to jest forma zaimka. Pronomy łapiemy, te Przymiotnik albo okreśnik, obojętnie. To jest to. Tylko spójrz, czy nie ma problemu? Nie, nie, się boję, że jakiś błąd, bo głupi i po prostu nie zauważyłem tego, no ale, ale trudno. Tak? I czerwono robimy teraz książki. Dobra którą książkę przeczytałeś, którą widzimy, że po polsku, po polsku to jest jedno i to samo, że to jest to samo słówko dla okreśnika i dla, i dla zaimka niestety, tak? I podkreślmy sobie te formy, widzimy, że ta forma y, chyba była chyba odwrotnie, że była ta różowa, jest, łączy się z rzeczownikiem, a tutaj nie ma rzeczownika, więc łączy się bezpośrednio z ten. Tak, te formy nie są nam potrzebne, możemy używać form prostych, ale jak chcemy, jak chcemy, jak chcemy je dyskryminować, czy chcemy powiedzieć ten czy tamten, to muszy, musimy ułożyć te formy takiej, formy złożonej. Dobrze. I teraz e, autre chose, trzecia rzecz. E, trzecia rzecz. Tutaj naprawdę bym Was w tym momencie odesłał do te, tego filmiku. Chyba tego, zajemki dzierżawcze. Czy tego? Nie. Wydaje mi się, że tego. Tak, bo, bo to jest ładnie rozrysowane, także tam są ładne tabliczki z, z, z kimś czym, z, z Harem Soverem. Także tam jest wszystko ładnie rozrysowane. Ja teraz zrobię taką abominację, to znaczy, że po prostu narysuję to bardzo szybko, bardzo niewyraźnie, ale te tabliczki już są. Także teraz po prostu omówimy sobie to razem. Także przepraszam, że to nie będzie, nie będą te formy dzierżawcze, nie będą jakoś tak ładnie wyglądały. Także e, zrobimy sobie to samo tylko po to, żeby było, tak? Także ja teraz bardziej skupiam się na tłumaczeniu, a nie na po prostu ładnym rysowaniu. Ja po prostu niestety nie potrafię tego ładnie zrobić. No niestety. Może się nauczę kiedyś e, ładnie pisać, na razie jakoś nie zanosi się na to. Więc mamy formę. formę. Zrobimy sobie, że mamy pierwszą, drugą, trzecią osobę. Pierwszą, drugą, e, trzecią osobę liczby mnogiej. I mamy teraz rodzaj... E, to jest posiadacz. A tłumaczyłem, na czym polegają te formy, że mamy różnicę między posiadaczem i rzeczą posiadaną. Okej, okay, nieważne. Tu będzie rodzaj męski. Tu będzie rodzaj żeński. A tu będzie liczba mnoga. Tak, pamiętamy, że to jest mój, moja, moje. Że to jest osoba, że posiadacz to jestem ja. To jest mój samochód, moja tabliczka. Albo mój tablet, moja tabliczka, moje rzeczy. I tak samo jest po francusku. Mon, e, mon livre, ma tablet, mes choses, moje rzeczy. Tak, to sobie pozwolę na małą dygresję, dorysuję sobie, to zniknę, że mamy tak. Po pierwsze, ja to, ja to robiłem coś takiego, że, e, e, że rozpisywaliśmy sobie, że to jest posiadacz, to jest na przykład c'est un, un livre à moi, Mon livre. To jest moja książka. Książka należy do mnie. Ja jestem posiadaczem. Jak mamy tego posiadacza, to w tym momencie to jest jeden posiadacz. I druga rzecz. Patrzymy na rodzaj rzeczy. Powiemy tak? na przykład, że rodzaj mamy mu, ma i rzeczy. I to tutaj, te formy tutaj, to jest nie posiadacz, tylko to jest chose, rzecz posiadana. Rzecz posiadana versus posiadacz. Tak, jakby tłumaczyliśmy to już na poprzednich filmikach, także jakby to, to to te formy ja to dokładnie tłumaczę i tak dalej. Także przypominam, że patrzymy na osobę, która posiada i rzecz. Mój 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 tablet versus versus moja książka, mój, moje rzeczy, tak? Mamy trzy słówka: mój, moja, moje. To działa tak jak po polsku, oprócz tej osoby tutaj. Oprócz tej złej warstwy, tutaj nie oprócz, oprócz tej osoby, tutaj, bo ta warstwa działa, ta osoba działa troszkę inaczej. Po tu się tu patrzymy tylko na rodzaj rzeczy, a nie na nie ma różnicy między posiadaczem męskim i żeńskim. Tłumaczyłem to jest taki detal, teraz nie chcę tego tłumaczyć, bo, bo, bo niepotrzebna dygresja. Na razie do niczego to nie służy. Na razie nie interesuje nas tamten detal. Jak ktoś chce do siebie wróci, interesuje nas na razie, że hokus pokus, tak? Jak się zamieniają jedne formy w drugie. Dobrze. Będzie magiczna transformacja. Więc zrobimy sobie znowu te formy. Już tak powinno być to znane. Tą, te, ty. Są, sa, sy. Tu jest takie małe zastrzeżenie, że uwaga, uwaga, że na to trzeba zwrócić uwagę. A to już wiemy o tym. I mamy teraz. Aha, mamy teraz słówka. Notre. Notre. Votre. Leur może to y, skupię się. Co, co ja robię? No właśnie nie, no właśnie nie, 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 nie. Właśnie muszę się właśnie, y, właśnie to jest to, że próbuję z was zagadać i próbuję się skupić. Także albo po prostu zagaduję i wszystko jest tak ho, ho, ho o Darku, y, jaki ty jesteś zabawny i tak dalej. I Po prostu tak się skupiam na na, na gadaniu, to, y, to się do tego wychodzi. Także mamy formę wróć. Mamy notre, która będzie wspólna w tych dwóch miejscach. To znaczy powiemy sobie notre, o, oh, takie otwarte, notre i no, no to jest takie jak chose, no i notre. Wróć, właśnie. Tu mamy votre i vous. A tu mamy uh, formę leur. Ten uh, ten był ten, uh, dźwięk e, uh, tak? E uh, to była uh, była uh, była coiffeuse, uh, uh, a to jest coiffeur, danseur. To jest to leur. Drugi dźwięk. Dobra, nieważne. Nie mamy leur i leur. Z eską na końcu tak I to jest, to jest to, co mniej więcej mamy w głowie. I teraz e, robimy dwie transformacje, czyli to hokus pokus czary mary. Musimy, e, musimy dodać artykla, który się nie zleksykalizował. znaczy to jest pisany osobno, ale zachowuje się jak jedna jednostka. jednostka, Więc to jest, to jest po prostu tak jak było to e, celui, celle. To jest to samo, tylko że mamy, nie wiem, no, y, albo y, lakiel, tak? Tak samo traktujemy. To jest pisane osobno, ale to nie przeszkadza. Więc mamy tę samą kolejność. Czyli mamy rodzaj męski, rodzaj żeński i liczba mnoga. W liczbie mnogi znika rodzaj, tak? Y, no i właśnie. I zróbmy sobie. Y, jak to zapisać? jak to zapisać? Widzicie, co zobaczymy, sobie, jak zobaczymy? nie pamiętam. Że pisaliśmy sobie, aha, l, la, ok, niebieski, czerwony i zielony. Dobrze, niech tak będzie. Niebieski, czerwony i zielony. Czyli bierzemy sobie tego artykla, który nie jest artyklem, tylko po prostu wygląda jak artykla, ale wiem moje teorie, że to, to słówko l to nie jest artyklu, to wygląda jak artyklu, ale to nie jest artyklu, to nie jest artyklu. Mamy słówko l i przepisujemy sobie nie mo. tel comme mien mien le mien en me forme féminin la le mien la mienne le mien la mienne de stacker qu'italien italienne tu te liches me sobie bo tu te liches me sobie Wiecie, co zrobimy sobie? okej, okay, y, zrobimy sobie. Wiecie, co pierwszy przykład tutaj, a potem zrobię osobną tabelkę, żeby. albo nie. Albo nie, widoczne. To jest Patrzcie, że to jest widoczne. U mnie jest widoczne na komputerze. Nie wiem, jak to jest widoczne na telefonie. Także y, cóż, y, mam nadzieję, że to jest widoczne. W każdym razie mamy le mien, la mienne. Italien, italienne. To ten segment tutaj zmienia nam wymowę. To jest mówione przez nos. Mia, a to jest mienne. I teraz pamiętamy sobie to, co ja mówiłem wcześniej. Pamiętacie, czy już zapomnieliście, tak? Że, że mamy taki algorytm działania. Że najpierw sobie bierzemy, bierzemy sobie rodzaj męski, tworzymy, wróć, tak, nie. Rodzaj męski, liczbę mnogą rodzaju męskiego tworzymy od tego. A jak mamy kobietki, to mamy dwa kroki. I tak samo, tak samo będzie to w tym momencie tutaj. To znaczy rodzaj męski będzie nasze to będą nasze to będą pisane w ten sposób że bierzemy sobie le i robimy sobie zesko na końcu i rodzaj żeński to będzie ly tak ja, ja bym chciał to zrobić w jednej linijce, ale chyba nie da rady, więc po prostu tak coś. Będziemy, to, to będzie wyglądało tak samo. Także po prostu to będzie wyglądało pala, paralelnie, tylko ja po prostu wolę zrobić teraz to na, na tej dużej tabliczce, żebyśmy po prostu mogli zobaczyć to jednak troszkę wyraźniej. Także zrobimy to samo, zrobimy takiego zooma w tym momencie, to są te pronomy. I jeszcze raz, żeby nie, nie było za szybko. Pierwsza, druga osoba, trzecia osoba liczby pojedynczej, pierwsza, druga, trzecia liczby nogi. Dobrze. Bierzemy sobie teraz to samo. Mamy słówko mia. Tutaj rodzaj męski, rodzaj żeński. Tutaj będzie rodzaj męski w liczbie mnogiej i rodzaj żeński w liczbie mnogiej. Dobrze? Mamy słówko mia, mamy słówko tia, mamy słówko sia, mamy słówko, mamy słówko notre. czymś takim, z dzióbkiem, było noster, pater i tak dalej, noster, woster i tak dalej, to były takie słówka, były po łacinie. Mamy wotro, znowu z takim akcentem i mamy słówko leur. Dobrze? Wiemy, że będzie wyglądało to w ten sposób, to sobie od razu zapiszemy, już nie będę tego powtarzał, żeby było szybciej. Notre, notre, Wotre, tak? Z akcentem le. Eee, dobrze. Dobra. Nie zapiszemy sobie jednak w ten sposób. Te tabelki są. Przypominam, że na tym drugim filmiku są. Eee, dobrze. Albo tutaj, tutaj będzie znak zapytania, co tu się dzieje. Zaraz zobaczymy. Dobrze. To robimy algorytm działania. Tak, algorytm działania. Czyli dostawiamy artykla. Le mien. Le tien. Le sien. Le notre. Le votre. Le leur. Dobrze. E, także to się niczym nie różni to jest wymawiane to jest wymawiane e, to aha, wróć, nie to się nie wymawia tak samo a w sensie że tak to jest wymawiane tak samo to le ale mała mała, mała rzecz że to w takiej starannej mowie to nie będzie wymieniane no, nie będzie wymiany notre tylko notre notre le notre le notre to jest to zamknięte o także nie będzie notre tylko będzie notre e, le notre Także jak było to wcześniej, było to słówko wróć. To było słówko no, które było przez zamknięte, to będzie tak samo tutaj notre, le notre. Teraz zmienię wymowę. Ale to jest też takiego, co można mieć gdzieś. Jak powiem naprawdę, jak powiem le notre, to, to nie będzie różnicy. Jak powiem na przykład notre, notre dame i nieważne. W każdym razie, ok, to jest zamknięte, tak? Jak już mamy te obrazki, to jestem wybity z rytmu, ale tak. To mam. Aha! Wróć. Czy to był cały czas ten taniec, Czy mi się, czy nie mógłby, nie musiał zniknąć? Dobrze. Mamy, jakby, działam sprawie z, z gorąco. Działam sprawnie tak do godziny. Też prawie z godzina. To już trochę odmawia mi mózg posłuszeństwa. Mamy ten e, Notre pom pom or or pom om człowiek jabłko złoto i mamy formy no, chose o o o rose le notre nu. No. To są formy nu i nutro Z tym akcentem. Notre. Nie notr, tylko nutro. Ale jak ktoś powie, ale że to jest. ktoś powie, że to jest, ktoś powie, że to jest notre, wszyscy zrozumieją Także to jest coś takiego, co można mieć gdzieś. Ale, ale, ale nie miejmy tego gdzieś. Tak tylko w formie ciekawostki taka, taka anegdotka, albo taka dygresja to już od was w zależności. Tak? Albo w teoria spiskowa. Nieważne. Mój oui, Boże. Euh, dobrze. W każdym razie, mamy ten. Le mien, le tien, le sien, le notre, le vôtre, le leur. Dobra. Très bien. Très bien. Teraz zostawiamy sobie formę kobiece. La mienne. nam się nasalizacja. La tienne. La sienne. Brzmi to chyba logicznie. Euh, la notre. La, votre, la, leur, Nie ma tu żadnej zmiany. Dobrze? Zróbmy teraz, pamiętamy, że teraz dla formy męskiej robimy sobie w ten sposób, że musimy zrobić formę męską, robimy pyk, a formę żeńską robimy w ten sposób. I się tego trzymajmy. Także dostawiamy wszędzie to li. Dlaczego? Dlatego, że li nie ma różnicy. Tak? Les, będzie nie, nie, ma, nie ma męskiego i żeńskiego rodzenika, rodzenika. tylko teraz trzymamy się tych form, tak? Czyli mamy le mien, le mien tak? Le mia le mien le, mien Tak, le mien les, le, mien, les, mien, tak? le mien, les, mien Oczywiste. La, la mien. Le, le, mienne. Mienne. markerski na końcu. Tak? Le, mien, le, mienne. Le, mien, le, mienne. Mien. Mien. Do tego wrócimy, tylko chcę pokazać jeszcze raz wagę wymowy. Le, mienne. Dobrze. le mien la mienne les miens les miennes. le mien les miens le mien les miens le mien les miens le mien les miens. Pokazjemy do tym mamy też nasalizację. Czy porównajmy sobie teraz porównajmy sobie teraz te dwie formy. Le mien Le lemien, Le lemien, le lemien, Le Tak? I teraz to jest coś takiego, że mam nadzieję, że teraz się wyczuliśmy, ale jak. Ktoś po raz pierwszy mówi po francusku i ja nagle słyszy le mien, le mien, le mien, to brzmi to tak samo, tak? Mien, mien, le, le. Nie odróżnia tego. Ja mówiłem na samym początku, że jest duża różnica między le i le, albo, e, albo formą taką un, en, n, tak? Że to jest kolosalna różnica. I teraz widzimy, czemu. Dobrze, jeszcze raz. Le mien, la mien, le mien, le mien. Zróbmy tak samo dla, dla tych osób zróbmy prawidłową warstwę. To nie jest ta warstwa, to ta warstwa inna. To jest ten sam, ten sam proces, tak? Le, le tien, le tien, le sien, le sien, Jeżeli gdzieś zrobiłem literówkę, no to po jestem mężczyzną, jakby mam prawo się po prostu w tym wszystkim pomylić. Jeszcze, jeszcze ja widzę warstwy, których wy nie widzicie, także to jest w ogóle ponad mój mózg. W liczbie mnogiej jest prościej. Bo mamy po prostu wróć. Mamy po prostu il i przepisujemy sobie tę formę. Notre, votre. Leur. Tylko, że z Eską na końcu. To zróbmy to, to, to sobie jeszcze raz to dla utrwalenia po prostu. To jest akurat coś takiego, to na, na koniec zostawiłem. Nie wiem, czy dobrze, czy nie wiem, czy trzeba było zacząć od prostych rzeczy, z, znaczy od trudnych rzeczy, czy skończyć na tym, nie mam pojęcia. No w każdym razie tylko zróbmy sobie to porównanie po prostu form teraz, tak? Mamy mon, ma, me, le mien, la mienne, le mien, le mien. Jeszcze raz. Jeszcze mi gardło jest niezdarte, więc możemy kontynuować, tak? Tuż zapiszę po prostu tak te formy bez, bez tego rysowania, bo mi się nie chce. Le ton, ta, te, le tien, la tienne, les tiens, les tiennes. Tac, sans ça le sien, la sienne, les siens, les siennes. et maintenant donc, notre no et tout m'a euh, forme le La, notre i formę le notre. Tu mamy votre i vous, i mamy formę le, la, votre i le votre. Dobrze? Ale teraz mi się pismo ładnie zrobiło. Ale teraz ładnie piszę. Jak, ja, jak ładnie ładnie piszę w tym momencie? Le, la, leur. I mamy le. No dobra, ale w każdym razie widzimy, mamy mon, mian. To jest nielogiczne. Dlaczego mamy mon, mian? Dlaczego mamy mamien? ton, tien. Nie. Po prostu mamy słówko mon, ton, mon, ton son. Mian, tien, sien. Jakby, wiemy, jakby zapamiętajmy po prostu do transformacji. Do transformacji ustrojowej. Potrzebny. Zróbmy sobie jeszcze balcerowicza. Do transformacji ustrojowej. Wiktoria, mam nadzieję, że to oglądasz. Zdróżbę Balcerowicza, Sowa, Sowa Balcerowicza. Do transformacji, ust... uch, uch. O Boż. Do transformacji ustrojowej musimy zapamiętać, że mamy te formy. Montant, e, są I, I tak naprawdę wiem, jak to działa. Musimy zapamiętać, że mamy taką zmianę po prostu. Na mia, cia. Koniec kropka. Tak. Eee... A... Dobrze, no, jeszcze zróbmy sobie trzy zdanka i idziemy do domu, już mam dosyć tego. Ile można gadać w tych zaimkach? Czy eee... lubisz? Eee... 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 Nie, planowanie przestrzenne, tak? Nie. Y Co to może znaczyć, jego książka albo jej książka, tak? Obojętnie, bo to jest to, jest to, to słówko przypałowe, które problematyczne jest problematyczne w tłumaczeniu. Jego książka albo jej, bo uzgadniamy po francusku z tym, tak? Tu ma tablet, czy ma tablet, u ta tablet, wolisz, lubisz moją, moją, moją tabliczkę, czy twoją tabliczkę? M są livre, lubisz jego książkę, jej książkę? Zróbmy nasz rozbiór, to był określnik, to był rzeczownik, to będzie pronom, tak? rzeczownik, przymiot, przymiotnik, okreśnik, tak? rzeczownik, 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 dobrze. Mm. Ja, ja się zamknę, bo muszę pomyśleć chwilę. I o dziwo, jak ja się zamknę, to lepiej myślę, tak? Tu ma tablet, u la Lubisz y, moją tabletę? Czy. Czy, y, czy twoją wolisz? To nie jest okreśnik, tutaj. Przypominam, że wiem, ja wiem, to wygląda jak okreśnik, ale to nie jest okreśnik. To nie jest okreśnik, to jest coś innego jeszcze raz nie. Zróbmy sobie z wyższej warstwy, co? I ja wiem, że to wygląda jak okreśnik, ale to nie jest okreśnik. To nie jest okreśnik. To, to jest po prostu zaimek, forma zaimka, tak? Także zapytajmy się, czy wolisz, czy wolisz, lubisz moją tabletkę. Boże, lubisz moją ta mo mojego tableta, czy twojego wolisz, tak? Żeby było sensowniejsze, może wolisz bardziej, tak? Wolisz lepiej, tak? ciem Teraz ma to więcej sensu? Bardziej wolisz, tak? Ciem, lubisz moją? kuchnie do moją tabletę. Lamię to znowu jest to forma zaimka, tak? Że lu tą livrę, tą Ja lubię, e, przeczytałem twoją książkę. My, le, le sien chciałem napisać, prawie, tak było blisko, ale nie jego. Pra, prawie, prawie powiedziałem, dobrze. Przeczytałem twoją książkę, przeczytałem twoją książkę, ale nie przeczytałam jego. Znowu jego jego książki. Po polsku nie przeczytałem jego. Przeczytałem twoją książkę, ale nie przeczytałem jego. Versus przeczytałem twoją książkę, ale nie przeczytałem jego książki. Także po polsku znowu jest to jego. Dobrze? Więcej, więcej, więcej przykładów nie pamiętam. Wszystkich przykładów bardzo żałuję. No i w każdym razie to jest to. Wracamy teraz do punktu wyjścia. Zrobiliśmy sobie dzisiaj to są jakby te, te słówka symbolizują nam um, symbolizują to co zrobiliśmy. Zrobiliśmy sobie pary po prostu, pary. Zaczęliśmy od tej pary zaimków i przymiotników pytajnych. Potem zrobiliśmy sobie co e, zrobiliśmy sobie zaimki i przymiotniki, może inne kolor, zaimki i przymiotniki e, wskazujące. Jak zwał, tak zbał. i na końcu zrobiliśmy sobie te formy zaimków i przymiotników dzierżawczych, tak? Także uczulam was na to, uczulam was na to, że mamy te zaimki i przymiotniki. Nazywajmy to zaimkami i przymiotnikami dzierżawczymi, przymiotnikami i zaimkami wskazującymi, przymiotnikami i zaimkami pytajnymi. Tak? Po polsku to się nazywa zaimek, 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 bo po polsku nie ma różnicy. Po polsku rzeczywiście jest to zaimek, tak? A po francusku niestety jest tak, że, że, że l to może być dużo różnych rzeczy. Tak? Ja znowu wiem, że to jest taka foliarska teoria dziejów. No ale teraz widzimy przynajmniej, że mówiliśmy sobie, że to le, że słówko na przykład L. Widzimy, jak bardzo foliarski jest język francuski, że le to może być to może być article, to może być zaimek COD i LE to może być jeszcze fragment zaimka, tak? Także widzimy, że po francuski jest taki mało sympatyczne, w sensie, że trzeba dokładnie rozumieć. I to jest, to jest yy, polisemia, czy tam homo, homografia, nie pamiętam. Jest, jest zjawisko to się zauważa, że jest po prostu dużo form, które wyglądają tak samo. Także mamy na przykład to wszystko, ten jedno słówko wygląda tak samo i może, może być zupełnie pięć różnych rzeczy niepowiązanych ze sobą: artykle, cod, pronomy. Także język francuski mówi się, że jest językiem analitycznym i, yy, i trzeba go rozumieć. Trzeba potrafić go zanalizować, żeby go zrozumieć. Dlatego yy, mówi się, że język francuski jest e intelektualny, język elegancki i tak dalej, trzeba go zrozumieć, jest testem inteligencji, no bo po prostu trzeba mieć dużo w głowie, w sensie utrzymać tę konstrukcję, żeby wiedzieć, czy le to jest artikl, COD, poną i tak dalej, być tego świadomym. Tak? Po polsku mamy różne formy i jakby to nie jest istotne, a widzimy, jak bardzo ten francuski jest zagmatwany. Także już jesteśmy zmęczeni, nie ma sensu przedłużać, zróbmy sobie tak, że tutaj będzie jeden zaim, ten zaimek, tutaj zrobimy sobie te zaimki, które były na początek, potem będzie filmik z zaimkami numer 2. a tutaj będzie następny filmik i to nam chyba starczy. Także na dzisiaj to wszystko, zobaczcie sobie te filmiki jak chcecie jak nie to nie chcę, to zobaczcie następne chyba będzie Q&A w kolejce także na dzisiaj to wszystko, zmęczyłem się mam nadzieję, że wy też, ale spędziliśmy razem przyjemnie tą godzinkę, także salut i à la prochaine